Dobra, jadę. No ile można czekać? Nie no jak, czerwone masz. No ale co się może wydarzyć? Przecież prawie już wjechał. No jak, stary, przecież to jest nielegal. No bo ty miękka dupa jesteś. Jadę. Stać! Nie ruszać się! Trzymaj! To będzie 200 zł za zjazd i dodatkowo 4 punkty karne za nieprzepisowe kąpielówki. Ale co jest w nich złego, no? Ten fason i kolor były popularne 2 sezony temu. Serio, szanujmy się. O, proszę bardzo. Stary, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, zaufaj mi, stary. Mój brat to robił kilka razy. To jest takie proste. Idziemy tam, dosiadamy się do nich, wjeżdżamy razem z nimi do tunelu. Tam jest ciemno, one się wystraszą, no i wtedy jazdunia, chłopie. Ale z czym jazdunia? Jak to z czym? Z nimi jazdunia, chłopie. Przestraszone laski w ciemnym tunelu będą chciały się przytulić. I wiesz, co wtedy zrobią? Skuszą się na 2 męskie, odważne ciała. Skoro tak mówisz, zaufaj mi. Lecimy. Siemano, możemy się dosiąść, bo kolega trochę się boi jechać sam. No. No co my? My tutaj jesteśmy pierwszy raz. Serio? Ja byłem wczoraj z kuzynem i po jego zjeździe trzeba było wodę zmieniać. No dobra, skakujcie w grupie raźniej. No siadaj, chłopie. Hej, często tu bywasz na tej zjeżdżalni? Złeś ze mnie, chłopie, co jest? Sorry, Piotr, no spanikowałem i nie wiedziałem, co robić. Powinni dolać do wody więcej chloru. To prawda, roi się tutaj od mięczaku. Chodź. Dobra, który masz numer? 69, okej. Okay. Nawet jeśli ktoś będzie obok, to prosisz, żeby się przesunął. Odważnie, tak? Po męsku. Jakiś problem? No powiedz mu, żeby przesunął torbę, bo chcesz skorzystać. Nie bądź lamusem, przemów. Nie no, jakbyś się mógł... Co bym mógł? Nie schrzań tego, człowieku. Dasz radę. Nie, wiesz, bo chodzi o to, w sensie ten... ty, ja, numerek, 69. Co ty mi właśnie zaproponowałeś? Dobra, ja się wyłączam. Mordo, bierzemy się za nie. No niby jak. Ja mam mordy jak ślimak po wylewie, a ciebie się ptaki boją i psy na ciebie szczekają. Nie ma szans. Dlatego musimy to zrobić sposobem, stary. Podejdziemy je fortelem. Patrz to. Nie ma opcji, żeby zgodziły nam się plecy nasmarować. No oczywiście, no jeżeli podejdziesz z partyzanta i spytasz o to, no to nie. Ale jeżeli podejdziemy tam wydając się całkowicie niegroźnymi typami, to może się... Nie, naprawdę ta pociółkowa głupia jak twój były, wiesz? Bitch, stop, okej? Okay? Krzysia to już dawno nie ma na mojej orbicie. Okej, okay, laski. A co wy tutaj tak same, tylko we dwie? Nie boicie się? Nie, Rusik. A w sumie słusznie, bo my z Rysiłkiem to też tak najlepiej w parze, prawda? My po prostu uwielbiamy towarzystwo. Oj, zdecydowanie. Chociaż tak przygrzewa dzisiaj. Szkoda zaraz skóry. Zaraz będę miał suchą skórę, prawda? Tak. Rysiu, czyń powinność. Chłopaki, tak trochę głupio nam pytać, ale może nam też byście wysmarowali plecy? Kochana! Rysiu, gdzie nasze maniery? Zabierz się najpierw za koleżankę, damy przodem. Oczywiście, nie ma żadnego problemu! Ej, wepchniemy któregoś do wody. I wrzucimy to od razu na TikToka. No, śmiało, tylko mów którego. Sama nie wiem. O, ten z długimi włosami wygląda śmiesznie. Okej, lecimy.
Jezu, przepraszam. My nie chciałyśmy. Nic się nie stało, spokojnie. Bardzo śmieszne. Tak, na pewno? Nie, no tak, tylko niestety będę musiał wziąć pod uwagę to, co się teraz wydarzyło podczas egzaminu poprawkowego z mojego przedmiotu. No. Ale my mamy dobre oceny z pana przedmiotu. Tak, miałyście dobre oceny. Czas przeszły. Nie no, ale pan tak nie może. Nie mogę? A co, powiecie rodzicom, że wypchnęłyście własnego nauczyciela? Do wody? Proszę was, nie uwierzą wam. Pan jest potworem. Tak. Takim z głębi. Dobra, tym razem na luzie. Podchodzimy, pytamy, czy możemy się przysiąść, chillujemy. Rzucasz jakimś żartem i lecimy z tematem. Robimy to. Go. Cześć dziewczyny! Możemy się dosiąść? No to wiecie, jak nazywa się czterech trendowatych w jacuzzi? Owsianka! To ty teraz. Mój kolega to zawsze pierwszy do jacuzzi wskakuje. On jest zawsze w takiej gorącej wodzie kąpany. No, możemy już sobie pójdziemy piotem, co? No, dzisiaj trochę ciężką publikę mamy. Coulson! Odbierz! Halo. O, siemano. Słuchaj, wyszedł nowy odcinek z nami na kanale Masz Przesyłkę. To już dziś? No, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaproszenie was na kanał i pozostawienie po sobie jakiegoś śladu w komentarzach. Dokładnie tak, widzowie. Także no, co to dużo mówić. Widzimy się. Koniec przekazu. I miłego dnia.